Relacje mam super z mamą. Codziennie do mnie dzwoni. Ogólnie jest to niekiedy bardzo stresujące, bo nie mieszkam już w domu 10 lat. Podziwiam moją mamę za to, jaką jest osobą. Żałuję tylko, że za rzadko mówiłam ją, że ją kocham. Ale teraz mogę to powiedzieć, więc mamusiu, kocham cię. Jak pan wspomina swoją matkę? Ona mi dała za dużo, dużo miłości. I dzięki tej miłości ja się czuję nadal zawsze dobrze. Czuję zawsze tą miłość mojej matki. Często pan mówił swojej mamie, że ją kocha? No zawsze. Jak się pozna żonę, która jest blisko, to ona jest ciągłym mojej matki. Najlepsza mamy kuchnia była. Pierogi, rosół, ciasta. Co tam? No i była bardzo dobra kobieta. Tyle dzieci wychowała, to nas dziwne. Siedmioro. Z moją mamą mamy wspaniałe relacje. Traktujemy się jak dobre przyjaciółki. No kocham moją mamę, tak? Jestem mamą czwórki dzieci i wiem, jak to być mamą, więc chcę jak najbardziej dobre relacje utrzymywać z moją mamą. Pozdrawiam cię, Grażynko, kocham cię bardzo. Od dawna nie mam okazji powiedzieć mamie, jak bardzo ją kochałem, bo umarła, gdy byłem jeszcze w liceum, ale w rodzinie to ona najbardziej wierzyła i najbardziej mnie wspierała w rozwijaniu mojego hobby. Potrafiła mi pomagać po nocach, coś zdjęcia. I zawsze mi dopingowała, niestety bardzo wcześnie umarła. I szczerze mówiąc, to jest taki brak, którego nie da się w żaden sposób zrekompensować.